Tak wyglądała kiedyś sądecka wieś. Niskie, drewniane zabudowania kryte strzechą. W środku brak podłóg, tylko gliniane klepisko. Ulachów sądeckich, na przykład w Gostwicy, zawsze w głównej izbie obok kuchni był kojec dla bydła, bo krowy zawsze mieszkały z gospodarzem. Ale wróżby andrzejkowe, które należały do powszechnych i nie wyobrażano sobie, by ich nie przeprowadzić, organizowano w bardziej kameralnych pomieszczeniach. Jest to zwyczaj bardzo stary, w Polsce już był notowany w wieku XVI, a na pewno jest dużo starszy, tylko nie był poświadczony w źródłach. Jest pytanie, skąd w ogóle ten zwyczaj się wywodzi? Niektórzy wywodzą go jeszcze z tradycji greckiej, starogreckiej, to wiążą z imieniem Andrzej, które po grecku brzmi Andreas, i z powiązaniem między językiem greckim, gdzie Andros, Aner oznacza mężczyznę, więc wiązano tego świętego Andrzeja męczennika właśnie z dawcą mężów dla młodych kobiet. Każda panna na wydaniu tęsknie wyglądała tego jedynego, bo staropanieństwo było przekleństwem. Dlatego zawczasu chciała wiedzieć, co ją czeka. Temu właśnie służyły Andrzejkowe wróżby. Taką e, ciekawą wróżbą była... E, była e... Zabieranie do izby gąsiora, któremu zawiązywano oczy i dziewczęta ustawiały się dookoła w kole, a wiadomo, że gąsior, jak jest troszkę zezorientowany czy rozwłaszczony, to lubi uszczypnąć. Więc którą pierwszą dziewczynę ten gąsior uszczypnął, to miała pierwsza wyjść za mąż. Innym takim wróżebnym zwierzęciem był pies. Nasłuchiwano ze zeszczekania psów, skąd przyjdą swatowie, skąd będzie pochodzić narzeczony czy przyszły mąż dziewczyny. Każdej młodej dziewczynie zależało na tym, żeby zostać żoną, żeby zostać matką i gospodynią. Dlatego wróżb, które miały odpowiedzieć na pytanie, czy będą się liczyć w wiejskiej społeczności, było mnóstwo. Był zwyczaj, że dziewczyny piekły specjalne placki, czy dawały inne jedzenie, które chętnie pies, na które chętnie pies się połakomił, wystawiały takie placki, czy taką kość, czy inny, czy inny produkt na ławie, i który, który pierwszy z tych placków pies zabrał, ta dziewczyna, która go upiekła, miała pierwsza wyjść za mąż. To był zwyczaj w różnych regionach rozpowszechniony i też czasami było różne znaczenie przywiązywano do tego, co ten pies zrobił z tym placuszkiem. Więc jeśli zaniósł ten placuszek gdzieś w stronę drzwi, to była bardzo dobra wróżba, bo to znaczyło, że dziewczyna właśnie wyjdzie za mąż, jakby wyjdzie z domu. Jeśli pies zjadł ten placę gdzieś pod stołem na przykład, no to znaczyło, że dziewczyna jeszcze w domu zostanie, a więc za mąż nie wyjdzie w najbliższym czasie. Natomiast najgorszą wróżbą było, jeśli ten pies zjadł ten placę gdzieś pod oknem, bo to znaczyło, że dziewczynę z domu wyniosą, czyli że umrze. Dawna wieś pełna była okrutnych wierzeń, które pewnie niewiele miały wspólnego z prawdą bo też jak można było po takiej wróżbie spokojnie żyć. Panny musiały mieć naprawdę mocne nerwy, skoro same wystawiały się na takie próby.